Am 29. März dieses Jahres hat das oberste Militärkommando das Ladenskommando des Dritten Reiches den Befehl erlassen, Massengräber ausheben und die Sache der dort bestätigten Menschen sowie die Umstände ihres Todes festzustellen. Pierwszy etap prac zakończyliśmy 11 kwietnia. Schneller! W Lesie Katyńskim przebywała wówczas komisja ekshumacyjna pod kierownictwem profesora Gerarda Buca. Zespół zajął się głównie badaniami sądowo-lekarskimi i kryminalnymi zwłok w laboratorium polowym w Smoleńsku. Przesłuchano ludność, by zebrać zeznania dokumentujące zbrodnie. 11 kwietnia na miejsce przyjechała delegacja polska. Z pierwszego etapu prac wynika, że za zbrodnie w Katyniu odpowiadają Sowieci, którzy około roku 1940 dopuścili się mordu na polskich oficerach. Świadczą o tym charakterystyczny strzał w tył głowy. Jest to ulubiony sposób mordowania jeńców przez NKWD.